moi drodzy, nie tracę czasu na mówienie, czytajcie to, co tu mam na tablicy. Przez cały czas teraz jest właśnie moment, abyśmy przedstawiali przyjaciół, którzy grają razem z nami, którzy nam pomagają, aby to wszystko funkcjonowało jak najlepiej. Kokolab. Tak jest, Grzegorz Brzyna, Kokolab przygotowaliśmy od 5 lat, przygotowujemy najnowocześniejszą aplikację, tu! Najnowocześniejszą aplikację od 5 lat, mamy rewelacyjne opinie, za które dziękujemy w sklepie. W tym roku połączyliśmy się z PayU i można dotować, nie wychodząc z domu, tegoroczny finał. Jest to związek czysto za pieniędzy. Dziewczyny, czy macie już aplikację? To jest książka od nas. Kwiaty, kwiaty dla dziewczyn. Trzymajcie, bardzo się cieszymy. No moi drodzy, byłem tu już trochę wcześniej. Teraz jestem, jak masz na imię? Malina, Malina. Malina, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Słuchajcie, hashtag WOŚP 2017. Cały czas w internecie możecie pisać pod hashtagiem hashtag WOSP 2017 i pisać, pokazywać, jak zbieracie pieniądze, a my dzięki SentiOne'owi to sprawdzamy i monitorujemy. Tak, badamy wszystko to, co mówi się w internecie na temat WOŚP-u, na temat hashtagu Wspieram WOŚP, ale także patrzymy, kto gdzie wypowiada się online i już wiemy, że nie tylko social media, ale także blogerzy wspierają WOŚP. Oglądamy zdjęcia i cały czas badamy. W tym momencie było powyżej 500 000 wzmianek na temat WOŚP-u online tylko z dnia dzisiejszego. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Ja tylko przeczytam 9000 euro, szok Oberhausen, a teraz banku policzone 346 957 złotych Olsztyn. Przekroczyliśmy 157 676 złotych i rośnie Swarzędz, jest rekord 139 500 Zgierz, a teraz do Janka. Halo Janek, halo Janek. 25 lat temu wyszedł na scenę człowiek absolutnie zakręcony, Jurek Owsiak. No i zakręcił Polską tak, że ona kręci się po prostu do dziś. To się oczywiście bez Państwa nie udaje, to wywrzucacie te złotówki. Bardzo ważne, ponad 27,5 miliona już na koncie tegorocznej orkiestry. A ze mną człowiek, do którego w zasadzie mogę się zwracać ojcze, mistrzu. Mogę mówić jak chcę, ponieważ on zaczął grać jeszcze nim ja się tak naprawdę urodziłem i jest z orkiestrą od samego początku. Titus, tak naprawdę z AC The Drinkers. No hello, hello. Od początku jesteś rzeczywiście, bo nie mogłem się doliczyć pierwszych lat. Tak dokładnie, nasz pierwszy kontakt z Wielką Orkiestrą to jest Poznań, Hala Areny, rok 1993, czyli właściwie gramy z orkiestrą 24 lata. To w takim razie masz już tak naprawdę w swojej głowie całe spektrum wszystkich zachowań, wszystkich czynności, które się odbywały w dowolnym miejscu tak naprawdę w Polsce. Jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę, pamiętasz taki moment, Titus, który cię o tyle może nie zszokował, ile dał ci takie wrażenie, cholerka, to jest niezwykła akcja, która cię rozwaliła zupełnie od środka. Na pewno, znaczy takich akcji było mnóstwo, zagraliśmy mnóstwo miast, właściwie gramy co roku, ale to co pamiętam dokładnie, kiedy poczuło się taką siłę rzeczywiście, że to ma sens ponad podziałami, ponad wszystkim, to pamiętam, to był chyba 2010 rok, gdzie graliśmy na rynku głównym w Krakowie. Cudownie jest grać heavy metal prosto w Kościół Mariacki. Kraków mój ulubiony, Kraków mój rodzinny, zatem pozdrawiamy bardzo gorąco Kraków i Jurek. Lecimy już do ciebie, Jurek, jesteś, machamy ci tutaj ze sceny. Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Titus, ściskam bardzo mocno, moi drodzy, na naszej scenie Laocze. Myślałem chyba, że już zdechły wszelkiego rodzaju wypalanki, ale jednak tylko wy musicie to ożywić, ożywiliście. Tak, nasz kolega Krzysiek Skubik, autor tego dzieła, jest tutaj. Słuchaj, jest to Decha Przyjaźni. Kto jeden zrobi? Ze wszystkich, wszyscy za jednego. To jest właśnie Krzysiu Skubik. Przekazujemy to tobie, co z tym zrobisz, czy to pójdzie na licytację na Wielką Orkiestrę. A to jest płyta Big Cyca z płyty, złota płyta z płyty Jesteśmy Najlepsi. Tu są autografy wszystkich sportowców, którzy brali udział w teledysku do piosenki Jesteśmy Najlepsi. I to można licytować na Wielką Orkiestrę, na Ale. Także zapraszamy serdecznie wszystkich do licytowania i po prostu płacenia jak największej kasy po wszystko na pomoc dzieciom. Skiba, tego się nie da przerobić na alkohol, więc tylko musicie to zjeść. A dziękujemy bardzo, to jest autor tej wypalanki. Zajebista! Naprawdę tego się nie pozbędę jak waszego beretu, który otrzymałem. Moi drodzy, pędzimy na Ukrainę, obejrzyjcie ten materiał.
moi drodzy, na Ukrainie także daliśmy know-how, czyli pokazaliśmy, jak robimy wielką orkiestrę, nauczyliśmy ludzi, przyjechali do nas i na Ukrainie, uwierzcie mi, 10 lat temu ludzie po prostu patrzyli kwadratowymi oczami na nasze puszki, które były przewrócone do góry nogami, bo mieliśmy ich nadmiar, ale nauczyliśmy Ukraińców, że zbierają nie tylko u siebie w Kijowie, w Odeście, ale zbierają na całym świecie, na całej Ukrainie, nawet w Donbasie zbierali i uczyliśmy ich przez 10 lat. Za te pieniądze, które zbierają, także kupują sprzęt medyczny. Bardzo się cieszymy, że pomaga im w tym nasz biznes, polski biznes, że Jurek Koni, który jest z Krakowa, nakręcił ludzi i mogą robić rzeczy, które były dla nich niepojęte, a więc pytali się, Boże, jedynie zbieramy pieniądze, te pieniądze będą rozliczane. Tak, na Ukrainie tak samo robią wielką orkiestrę, nazywa się to Serce do Serc. Bardzo wam dziękujemy, że tak właśnie jest, a my już jesteśmy w studio, nadal ze mną ta cholerna wypalanka, a my pędzimy do Krakowa. Halo Kraków, halo Kraków! Halo Warszawa, Jurku, chciałeś mieć karnawał w środku zimy, chciałeś mieć letnią zadymę w środku zimy, to masz, krakowskie morsy udowodniły, że nawet zimą można morsować, zbierały dzisiaj pieniądze, ruszyli z puszkami i uwaga, w Krakowie padł milion, Kraków ma już milion. Zobaczcie, co się dzieje na krakowskim rynku, tam turyści, mieszkańcy Krakowa spokojnie spacerują i właściwie dzisiaj nie było nikogo, kto nie miałby serduszka na krakowskim rynku. Bez względu na rasę, język, jakim się posługiwał i wszyscy byli pozytywnie naładowani energią, a ja idę tutaj paść na kolana przed naszymi maluchami. Chodź tu, króliku, padam przed tobą na kolana. Od której zbierasz maluchu? Od jakiejś 12. Od 12 do teraz? Tak. Macie puszki pełne? Tak. Razem zbierałeś? Jak na imię? Lena. Emilka. No to jeszcze na koniec potrzęście tą puszką i pokażcie, że tam jest strasznie dużo. Brawo, i takich wolontariuszy są tutaj. Tysiące, 2000 wolontariuszy w samym Krakowie. Pozdrawiamy Warszawę. Moi drodzy, juchu, pobiliśmy rekord, zebraliśmy około 38 tysięcy krzyż wielkopolski. Właśnie dostaliśmy informację, mamy 90 tysięcy, czyli już mamy żorski rekord. To są żory. Wspieram to, co się aktualnie dzieje. Aktualnie jest, powiedz Marcin, ile jest pieniędzy? Aktualnie jest ponad ćwierć miliona złotych, czyli absolutny rekord od 4 lat, kiedy gramy razem. Bywały go wielkie dzięki SMS, czyli serwer. Co u was się dzieje? Wiemy, że już jest zebrane prawie 2 miliony złotych, tylko dzięki SMS-om. Także super sprawa, dziękujemy Polakom. Możecie aktualny stan sprawdzić na smsnawoźb.serwersms.pl i być na bieżąco. Dziękujemy bardzo. Suwałki, Suwałki, co u was się dzieje? U nas jest multum imprez, dużo ludzi, super zabawa, a Jurku dla ciebie specjalny okolicznościowy suwalski medal na 25. finał, na 25-lecie. Pozdrów, bardzo nie, to jest dla mnie, pozdrów rodziców i dziękuję za wasze piękne Sękacze, a my, moi drodzy, pędzimy do Sękacza, nie, do Sosnowca. Halo Sosnowiec, halo Sosnowiec, łączymy się z wami. Sosnowiec pozdrawia całą Polskę. Mieliśmy największą puszkę, do której można było wrzucić życzenia. Mieliśmy najpiękniejszy tort z okazji 25 urodzin. Mieliśmy najlepsze po Warszawie światełko do nieba. A teraz mamy najfajniejszych wolontariuszy, którzy przez cały dzień krążyli po zabrzańskich podwórkach, ulicach, szkołach, placach. Mamy też 6-letnią Jagodę, która... Który raz kwestowałaś? Pierwszy raz. Pierwszy raz. A ile zebrałaś pieniędzy do swojej puszki? 1200 zł. Taki maluch zebrał 1200 zł, żeby pomóc innym. Ale też mamy prezent dla Jurka Owsiaka od fantastycznych mam i ich córek. I to będzie prezent dla Jurka i dla tych wszystkich, którzy dziś byli szczodrzy, dobrzy, wspaniali. Proszę, prezentujcie. A my wszyscy się sprężymy, z bazu Dance Group zatańczymy. Bo my w szansie gotowości, gdy orkiestra u nas gości. My dla Jurka to zrobimy, co ćwierć wieku gra dla innych. I do puszki też wrzucimy, do rekordu dołożymy. Wstydu sobie nie zrobimy, jo! To był gorący Sosnowiec dla Wielkiej Orkiestry i dla was wszystkich, którzy dziś byliście naprawdę dobrzy i szczodrzy. Sosnowiec pozdrawia! A my tak samo pozdrawiamy Sosnowiec bardzo mocno. Zakończyliśmy zbiórkę w drugim Elo w Siemianowicach Śląskich. Uczniowie zebrali 7378,54 zł.
mieszkańcy Chodzianie oraz mieszkańcy Kwilicza, Kamionny i Łowynia zebrali 53 tysięcy złotych. To jest kwota deklarowana, Papienice 62 tysiące i liczymy dalej. A jak u was przechodzi liczenie? U nas fantastycznie. First Data Polkart już 22 lata gra z orkiestrą. Ta atmosfera totalnie nas wkręciła i pochłonęła. Nasi wolontariusze przyjmują płatności kartami. W ubiegłym roku padł rekord. Mamy nadzieję, że w tym roku pobijemy ten rekord. Wszystko na to wskazuje, bo płatności kartami są coraz bardziej popularne, coraz łatwiejsze. Płacimy telefonami, płacimy przez internet i teraz chcemy Państwa zachęcić. Wyjmijcie swoje karty, swoje telefony i dzwońcie do nas. Przyjmiemy wpłaty pod numer 749-8888. Nasi wolontariusze czekają na wpłaty wasze. Dzwońcie. A First Data będzie grała z orkiestrą do końca świata. Jeden dzień dłużej! A my dziękujemy bardzo. Poznań, halo i Zielona Góra. Halo Zielona Góra, halo Poznań. To na początek Poznań, bo to, co się dzieje w Poznaniu, to jest po prostu hit. Nikt się tego nie spodziewał. Trwają aukcje, ale okazuje się, że największym hitem wcale nie jest na przykład dres Edyty Górniak. Hitem są te piękne serca przygotowane przez służby mundurowe z Poznania. To serce poszło za 16 tysięcy złotych, natomiast to za 35 tysięcy. I teraz uwaga, hit. Ludzie, którzy się poznali dopiero tutaj na aukcji, skrzyknęli się, założyli taki kolektyw, mówiąc w cudzysłowie, i razem wylicytowali za te pieniądze. Kochani, jak to było? Wy się naprawdę tutaj poznaliście? Tak, dopiero tutaj. To generalnie jest już powoli taka nasza tradycja i tylko dzięki temu panu dało radę w tym roku wylicytować to serduszko za 35 tysięcy, więc to tutaj największa brawa. I tutaj do tego pana, który jest po mojej lewej, który również postanowił się dorzucić. No dobrze, kochani, ale jak wy w takim razie się podzielicie tym sercem? To pójdzie dalej do licytacji. A czyli, że za rok znowu to serduszko na aukcję? Oczywiście, oczywiście, dajemy na licytację. Słuchajcie, to serce zrobili policjanci, więc na koniec oddaję głos policjantom. Jerzy Woźniak, przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów w Poznaniu. Jak powstało to serce? Pomysł powstał 9 lat temu. Policyjni związkowcy z Poznania postanowili w imieniu wszystkich policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu ufundować serce, które przekazujemy rokrocznie na licytację. To, co dzisiaj się zdarzyło, to jest dla nas szok. My przekazaliśmy jako policjanci serca policjantów, ale tak naprawdę wielkie serducha mają ci ludzie, ci poznaniacy, którzy zlicytowali, przekazali tą ogromną kwotę dla orkiestry. Serce, serca dane, taki hit w Poznaniu. Czy tak samo gorąca atmosfera jest na licytacjach w Zielonej Górze? W Zielonej Górze jest fantastycznie! Fantastycznie! Wszyscy ci ludzie stoją też z nami, nasi przyjaciele z Playa. Dobiega końca finał. Jak można dalej pomagać? Słuchajcie, 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiega już prawie końca, ale wy razem z Play możecie wesprzeć zbiórkę pieniędzy dla dzieci i seniorów. Wystarczy, że wyślecie SMS-a o treści serce na numer 75565, a cały dochód zostanie przekazany na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 25. finału. W tym roku numer SMS jest aktywny aż do 18 stycznia, to 3 dni po finale! Świetnie, ile się udało zebrać w tym roku, czy rekord? To jest coś niesamowitego, ponad 220 tysięcy. W zeszłym roku zebraliśmy 160 tysięcy i to był rekord, a teraz mamy ponad 220 tysięcy, więc Zielona Góra bardzo hojna. Super, wolontariusze już powoli wracają, nic się u nas w Zielonej Górze nie stało. Pozdrawiamy Warszawę, pozdrawiamy całą Polskę! Wspaniale, a ja jeszcze tylko wytłumaczę, tam będą zlewani wodą, zimną wodą radni. Dali swoje ciała na wychłodzenie zimną wodą i wylicytowana kwota poszła za to. Za to zostaną skatowani tym wodą z węża strażackiego. Tak się bawi Zielona Góra. Pozdrawiamy serdecznie. Brawo Zielona Góra, brawo Zielona Góra. Proszę Państwa, a my jesteśmy w Studio Medycznym Wielkiej Orkiestry. Program Infant Flow to jest program nieinwazyjnego wspomagania oddechu. Prosimy o pokazanie tego urządzenia. To chodzi o to, żeby noworodek, kiedy wymaga wsparcia oddechowego, pomocy, bo nie umie sam oddychać, nie wymagał intubacji, żeby nie wkładać mu do dróg oddechowych żadnych sztywnych rurek,
i żeby za niego mógł, takie urządzenie mogło oddychać. Myśmy wydali 43 miliony złotych po to, żeby zakupić łącznie 464 takie urządzenia dla 245 ośrodków w Polsce. Ale z nami jest gość, gość wybitny, pan profesor Richard Pauling. Jest światowym ekspertem w dziedzinie nieinwazyjnego wspomagania oddechu z Nowego Jorku, z Uniwersytetu Columbia. Profesor Colin, panie profesorze, mam następujące pytanie. Jak ważne jest wprowadzenie nieinwazyjnej metody wspomagania oddechu u noworodków, aby pomóc tym małym pacjentom? Ta metoda jest niezwykle istotna. Bardzo częstym powodem przyjęcia takich noworodków na oddział jest właśnie to, że mają problemy z oddychaniem. Kiedyś uważaliśmy, że należy stosować bardzo skomplikowane urządzenia, maszyny, i to będzie skuteczniejsze, ale z roku na rok wiemy, że faktycznie sprzęt, maszyny mogą nam pomóc, ale one też powodują na przykład chroniczną chorobę płuc jako uboczny efekt. Jakiś czas temu, 20 lat temu odkryliśmy, że jeżeli będziemy tylko pomagali tym noworodkom za pomocą odpowiedniego ciśnienia tlenu, to wówczas będą w stanie oddychać bez tego efektu ubocznego. Czyli dziecko oddycha samo, a my tylko pomagamy mu w jakimś sensie poprzez odpowiednie ciśnienie powietrza i tlenu. I w tym momencie przeżywalność gwałtownie wzrosła, liczba noworodków zapadających na te efekty uboczne spadła. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że to zostało przetłumaczone, że Państwo rozumiecie. Tak naprawdę chodzi o to, żeby jak najwięcej z tych dzieci mogło, no, mogło jak najwcześniej samych oddychać. Thank you very much, thank you bardzo for coming. Wielkie oklaski dla Pana Profesora. Wielkie brawa, ale wielkie brawa również dla tych dwóch dziewczynek. Zaraz wam powiem dlaczego. Zosia i Marysia, dwie bliźniaczki, urodziły się w 30 tygodniu. Kiedy się urodziły, potrzebowały pomocy respiratora, pompy dyfuzyjnej i inkubatora. Cały ten sprzęt ufundowała Wielka Orkiestra, a dzisiaj bliźniaczki są z nami, zbierają pieniądze. Ile dzisiaj udało wam się zebrać? 717. 717 złotych! Nie słyszę was! Tak wyglądały, kiedy się urodziły, a dzisiaj proszę zobaczyć, jakie dwie piękne dziewczyny. A teraz w scenariuszu odebranie daru od firmy Philips. Szukam przedstawiciela firmy Philips, a oto i on. Dzień dobry, sprawdzę, tylko potwierdzę. Janek Philips. No wszystko się zgadza, jak w mordę strzelił. Powiedz mi, co ty tutaj masz? USG. USG. A ty co trzymasz? Wiktorze, również Philipsa. Głowica. I teraz co się robi z tą głowicą? Podłącza się do... Tutaj do USG. I to wtedy działa. I gdzie to trafi wszystko? Do szpitala w Grudziącu. Bardzo wam dziękuję. Wielkie brawa dla Philips. A my teraz przenosimy się do Łodzi. Halo Kinga Murzyńska. Witamy serdecznie z Łodzi. Przed chwilą Ira zakończyła swój koncert, ale my wszyscy śpiewamy dalej. Irę śpiewa Zbyszek Pietrzak z Pokojowego Patrolu, bo on jest najszczęśliwszy na świecie. Dlaczego Zbyszek? Zakończyliśmy projekt 25 licytacji na 25-lecie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jedyny projekt na świecie, tutaj w łódzkiej manufakturze. 25 osób przyszło i coś niesamowitego wdało na orkiestrę. Swój gadżet, gift. Zebraliśmy w jednej puszce, mojej puszce, 12 073,85 zł. Wszystkim bardzo dziękuję. A ta muzyka od najbezpieczniejszego miasta na świecie. Piękna muzyka. Piękna. Od ratowników medycznych jest z nami Angelika. Angelika, chodź, ponieważ twoja cała rodzina licytuje od ilu lat? Od 8 lat, czyli 9 finał już zbieramy wszyscy. Jesteście wolontariuszami. Masz syna, który ma 2 lata. Nie, ma rok i 4 miesiące, a już drugi rok kwestował. Jakie macie rekordy? Zgadza się. Syn w zeszłym roku zebrał ponad 3 tysiące, a całą rodziną zbieramy około 10-15 tysięcy rocznie, co roku. Proszę zobaczyć. 11 finał Angelika. Pozdrawiamy serdecznie i wysyłamy gorące całusy z Łodzi. I moi drodzy, moi drodzy, ja przy okazji dziękuję panu szewcu, szef z Łodzi, który zrobił mi te piękne buty, ale także chciałbym wrócić na chwilę do Poznania. Hej policjo, dziękujemy, że jesteście razem z nami.
odwaga, bardzo szacunek dla wszystkich służb mundurowych, które nam dzisiaj pomagają w całej Polsce, zwłaszcza Policji Straży Miejskiej, która po prostu jest obok nas. Chcielibyśmy was więcej widzieć, bo to jest naprawdę piękny dzień. Dziękujemy, że graliście z nami. Gmina Sędziejowice zebrała 8171 zł. Ponad 90 tysięcy, a to jeszcze nie koniec, sztab Jarosław. 110 828 zł 22 grosze. Miłego wieczoru, sztab Woź. Stalowa Wola, Stalowa Wola. Zaraz będzie ciemno. Mam audycję Ewant Radio co poniedziałek, a to są fani tej audycji. Przyjeżdżają do nas absolutne świry skazane na Woodstock, które są z nami i na przystanku Woodstock, ale także jako wolontariat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli się kręci. Spotykamy się co poniedziałek na 2 godziny. Audycja została przeniesiona do Antyradia. Dzięki temu możemy się spotykać na dłużej. I mimo wszystko fan klub się tylko i wyłącznie rozrasta. Piotrek, ile jechałeś kilometrów do nas? Ja wiem, z Katowic to ile może być? Ponad 400 na pewno. 400 z hakiem. Chłopaku, dziękuję bardzo, że jedziesz do nas, że piszesz do mnie maile, że jesteś razem z nami. To dzięki takim ludziom podzielić się z nimi, ja tak myślę. Dzięki takim ludziom jak ty, dzięki takim ludziom jak wy robimy naszą audycję, mamy swoich fanów i możemy grać. Aukcja Allegro, spójrzcie na nasze buty, spójrzcie na nasze buty. Mateusz Gessler z książkami na aukcję. Witam serdecznie, proszę licytować. Osoba, która mnie wylicytuje, przyjadę do niego do domu i coś dla niego ugotuję, albo zaproszę was do nas, do restauracji w Ćmie, do Warszawy. Wszystko zrobię dla was, ugotuję i dobrze ugoszczę. Zapraszam do licytacji. Pietruszeczkie, rak, ciak, 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 jak już nic nie ma w domu, to wtedy kroimy chlebeczek na drobne, posypujemy to pietruszką, dajemy troszeczkę masła, a jak już kompletnie nie ma nic z domu, to kroimy chlebek na jeszcze drobniejsze części, posypujemy pietruszeczką, rak, ciak, ciak, na talerzyk. Mateusz Gessler, który ugotuje dla was, albo zaprosi was do was. Janek, halo, Janek, żyjesz? Halo Jurek, halo twoja krewetko, halo! Co tutaj się dzieje, jaka tutaj jest niezwykła energia. Tego się nawet nie da przekazać, ale to niezwykły moment, myślę, dla każdego z nas. Jesteśmy tak blisko ludzi jak można i DTV i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. A ze mną, chodź przyjacielu, fantastyczni ludzie, Jerzy i Czarek. Oni udowadniają, że na internecie, że na grach komputerowych można zarobić. Kilka chwil temu dowiedzieliśmy się, Czarek, że 20 ponad tysięcy już padło na streamowaniu waszych gier na konto fundacji. W sumie, bo pomagacie nie od dziś. Tak, pomagamy z fundacji już od ponad 4 lat. Łącznie zebraliśmy już ponad 100 tysięcy złotych. Dzisiaj już ponad 26... Boże. Ponad 26 tysięcy. Tak jest. Ale w sumie ponad 100. Ponad 100 tysięcy zebraliśmy już i myślę, że cały czas będzie rosło. Do 22 dzisiaj gramy. Szybko jeszcze tłumacz, jak można wam wpłacić pieniądze. Na jaką stronę trzeba wejść? Jarok, wchodzimy po prostu na jarok.pl, odpalamy stream. Chłopaki teraz streamują, dziewczyny, tańczymy, gramy. I to wystarczy. Ja, rock.pl, tam was zapraszamy i lecimy na południe, z Warszawy na południe, do Rzeszowa. Halo Rzeszów wam, machamy wam. Machamy, panowie. Halo Rzeszów. Witamy serdecznie, a my w sztabie generalnym w Rzeszowie liczymy pieniądze dzięki takiej specjalnej maszynie, która tutaj za nami. Ze mną pan Krzysztof Kosiba, dyrektor oddziału banku Pekao S.A. w Rzeszowie. Jak długo trwa liczenie takiej jednej puszki? Średnia zawartość puszek to około 1000 zł. Oczywiście trafiają się takie po 5400, mieliśmy również. Ale około 1000 zł i przy wsparciu tej wysoko wydajnej maszyny, jak pani powiedziała, to jest około 5 minut. Także jesteśmy praktycznie na bieżąco. A w tej chwili ile mamy już zebranych pieniędzy? Jaka to jest kwota? Przed chwilą obserwowałem, było to ponad 190 tysięcy. Co biorąc pod uwagę... 190 tysięcy! 190 tysięcy. Biorąc pod uwagę wynik z tamtego roku 214, jest bardzo duża szansa, że przebijemy ten rekord. Będzie to kwota wyższa. Panie dyrektorze, na koniec krótka zagadka. 720 milionów złotych zebrała orkiestra przez ostatnie 25 lat. Jak długo by trwało liczenie tej kwoty? Gdyby nie to, że wspomniała Pani o tym pytaniu przed emisją, to byłoby to pytanie okrutne. Ale mniej więcej policzyliśmy, przy takim wsparciu byłoby to około 8 lat jedna osoba, a przy normalnym liczeniu około 15 lat jedna osoba musiałaby liczyć taką kwotę. My liczymy, liczymy i będziemy jeszcze z Rzeszowa łączyć się później. Na razie trwa tutaj koncert. Natalii Schroeder serdecznie pozdrawiamy i żegnamy się ze sztabu głównego. I znów studio medyczne Wielkiej Orkiestry. Po to, aby kupić najlepiej jak można,
40 tysięcy urządzeń medycznych za 720 milionów złotych w ciągu tych 25 lat. Fundacja zorganizowała 47 przetargów. Nasze przetargi są bardzo szczególne. To są mordercze negocjacje, które trwają czasami 2 dni i 2 noce. Kupujemy sprzęt najlepszy. Jest z nami pan Tatar, z którym spotykamy się na przetargach już od wielu lat. No i co? Jak się sprzedaje sprzęt Wielkiej Orkiestrze? Panie profesorze, drodzy Państwo, to zaszczyt dla nas. Ja byłem podczas pierwszej orkiestry wielkiej, pierwszego finału w styczniu 93 roku. Jestem tutaj po tych 24 latach. Sprzęt najlepszej proweniencji, najlepszy na świecie sprzęt. Negocjacje rzeczywiście z punktu widzenia dostawców są bardzo trudne, ale z pożytkiem na pewno dla pacjentów i wielka chwała Wielkiej Orkiestry. A co szczególnego w sprawie tej pompy, którą pan tu pokazuje? Dostarczyliśmy wtedy, czy przekazaliśmy, mieliśmy zaszczyt przekazać kilka pompa Iwaka i... Ile lat ma ta pompa? Ta akurat, panie profesorze, konkretna ma 19 lat. Czy ona nadal pracuje? Nadal pracuje w oddziale neurochirurgii szpitala na Niekłańskiej w Warszawie. I ona została tylko wypożyczona. Proszę Państwa, na zakupach Wielkiej Orkiestry nie da się wiele zarobić, a sprzęt jest najwyższej jakości. Filip. I teraz dokładnie ta sama firma przekazuje kolejne pompy, 5 pomp. I teraz jedno pytanie właściwie, czy one również będą działać kolejne 25 lat? Co najmniej 25 lat, jeden dzień dłużej. To bardzo dziękuję. Ja mam nadzieję, że one 50 spokojnie pociągną. Gdzie one trafią? Trafią do 2 szpitali. Jeden to jest Warszawa, ulica Niekłańska i do Torunia. I bardzo dobrze, bo na Niekłańskiej mnie szyli. Wielkie brawa! A teraz przenosimy się do Gdańska. Apogeum finału w Gdańsku już za nami, a ze mną wciąż rozbawieni wolontariusze oraz przedstawiciele firmy Play, a ze mną też rodzina Żochowskich, która po raz 5 zbierała podczas finału pieniążki. Krzysztof ma 12 lat, ale już 5 raz brał udział w zbiórce na rzecz orkiestry. Ile udało Ci się zebrać w tym roku? Jest 2170,84 zł. Jesteś zadowolony? Tak. To był absolutny rekord. Okej, gratulacje. A pomagają dzieci, pomagają rodziny, ale pomagają też ogromne firmy. Taką jest firma Play. Jest ze mną pan Krzysztof Sylwerski z tej firmy. Jak firma Play wspiera WOŚP w tym roku? Play przygotował wiele, wiele atrakcji, natomiast jedną z nich są aukcje internetowe, są to unikalne przedmioty. Jest to na przykład dozymetr z Czarnobyla od Sajfana i Adbustera. Jest to makieta diabelskiego młyna w skali 1 do 23, który stoi, ten diabelski młyn stoi po prostu przed Pałacem Kultury i Nauki. Można go wylicytować na własność, taką makietę. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie zdążył wrzucić pieniędzy do puszek, jeszcze są szanse, by wspomóc orkiestrę właśnie wchodząc na licytację. A teraz dla nas ostatnia szansa, żeby pozdrowić całą Polskę. Pozdrawiamy bardzo gorąco Gdańsk, 60 179 zł i dalej liczymy sztab WSI i IB Kraków, 118 079 zł, a to nie koniec, Kwidzyn, 51 663 zł, Jasło, 11 000 sztab Uniwersytetu Szczecińskiego, rekord Bieleckiego, Bieckiego sztabu 17 629, a tu jeszcze mamy 139 000 z Gierz, bardzo mamy 6350, 26 956, 89 miast, to Radlin. Zebraliśmy ponad 100 tysięcy sztab w Grodzisku Mazowieckim. Kończymy, dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami. Tylko możemy wam ich pokazać, ale kończymy od godziny 22.35 na TVN-ie. Jeszcze jesteśmy, kochani Polacy. Stała się po raz kolejny rzecz niezwykła. Jesteśmy ze sobą w pięknym, cudownym, przyjacielskim nastroju. Potwierdzacie? Potwierdzamy!